Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szanowni Państwo, czcigodny księże rektorze, mam przyjemność po raz drugi już w naszej Akademii w Duszpasterstwie Rodzin zabrać głos. Cieszę się ogromnie, że już drugi rok właściwie te wykłady regularnie się odbywają i jest już pewna tradycja, która się tworzy i mam nadzieję, że będą coraz dojrzalsze owoce tejże tradycji. Cieszymy się ogromnie. Przed chwileczką Pan przywołał słowa Ojca Świętego Leona XIII, wielkiego papieża, który przyczynił się jak mało kto do odnowienia we współczesności nauki świętego Tomasza z Akwinu. Tylko przypomnę, że po tej encyklice w świecie zachodu, na całym świecie pojawiło się przeszło 25 tysięcy różnych ośrodków, które zajmowały się rozwojem, popularyzacją, pogłębianiem, korzystaniem, dokumentowaniem nauki Tomasza. Więc proszę zwrócić uwagę, jak ważna jest pewna forma wskazania właściwej drogi. Ojciec Święty wskazał nam, że Święty Tomasz z Akwinu jest takim wielkim nauczycielem, a ja sam miałem wielką radość poznawania Tomasza dzięki moim wielkim profesorom świętej pamięci ojcu profesorowi Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi, świętej pamięci księdzu profesorowi Andrzejowi Maryjanczykowi i wielu, wielu jeszcze innych. I wszyscy ci profesorowie ukazywali Tomasza jako nie tylko jednego z największych teologów, jakich Pan Bóg nam dał, nie tylko wielkiego, największego filozofa, jakich mieliśmy w ogóle w historii świata, ale przede wszystkim wielkiego obrońcy cywilizacji zachodu. Pamiętajmy o tym, że w XIII wieku szerzyły się herezje. Od środka Kościół, nasze życie wewnętrzne było zżerane przez gnozę, różnego rodzaju odstępstwa od wiary. Z drugiej strony od wschodu szła wielka cywilizacja turańska, wielkie państwo Dżingis Hana, sięgające właściwie od Zamościa aż po Władywostok. W każdej chwili mogło zniszczyć to, co nazywamy Zachodem. Wewnątrz też świata zachodniego rozwijała się, bo tak jak pięknie to ukazuje, cywilizacja bizantyjska, czyli ta forma życia społecznego, w której miesza się, niszczy się autonomię Kościoła, autonomię religii, bo miesza się to wszystko z polityką i z państwem. I Tomasz, świadom tego, że musimy bronić tego, co najważniejsze, to, co najważniejsze, to wiara, prawda wiary, zdał sobie sprawę z tego, że my nie obronimy prawdy wiary, jeśli nie nauczymy się dobrego używania rozumu. Sięgnął do filozofii głównie z tego powodu, żeby uratować wiarę, uratować cywilizację Zachodu, uratować poniekąd naukę. To jest wielkie zadanie. Ratował także, jak mógł, rodzinę, bo i w tym czasie były poważne zagrożenia płynące ze strony i cywilizacji, i różnych doktryn dla tego wszystkiego, co wiążemy z rodziną. Dzisiaj jest podobnie, proszę zwrócić uwagę. Świat zachodni od wewnątrz jest rozrywany przez różnego rodzaju ideologie. Jest potężny napór cywilizacji orientalnych, a wszystkie one prędzej czy później stają przed zadaniem zniszczenia tego, co w cywilizacji Zachodu jest poniekąd najważniejsze. Tym czymś jest właśnie rodzina, tak jak uczył Ojciec Święty Jan Paweł II, wspólnota życia i miłości. Ja w swoim wykładzie chciałbym, żebyśmy tej problematyce rodziny w cywilizacji Zachodu, w cywilizacji łacińskiej przyjrzeli się z perspektywy
przede wszystkim filozoficzne. Jestem filozofem, nie jestem teologiem, nie jestem socjologiem, ani psychologiem, ani historykiem, więc wybaczcie Państwo, że tylko wykład mi będzie z filozofią związany i będzie dotyczył tego, co jako filozof sam w czasie swoich studiów zrozumiałem, a przyznam się szczerze, że dzisiaj sobie uświadamiam, że tymi studiami filozoficznymi to już się tak param. Wczoraj skończyłem 53 lata, więc lata studiów, lata pracy zawodowej to jakieś 33 czy 34 lata. Więc jest już jakiś, jakby to powiedzieć, podstawa do tego, żeby coś zrozumieć po tej nauce. Z tym się z Państwem chcę dzisiaj podzielić. Proszę Państwa, wbrew pozorom sprawa najważniejsza to zdefiniowanie rodziny. My wszyscy wiemy, że rodziną się dzisiaj zajmują liczne nauki, także pedagogika. Ale rodzi się takie zasadnicze pytanie, co to jest rodzina? I bardzo często słyszymy taką definicję, która w dużej mierze nie jest trafna, bo ona ujmuje rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Prawda? W związku z tym punktem odniesienia byłaby jakaś społeczność, a społeczność ma jakby części i rodzina jawi się jako część społeczności. Bez wątpienia jest w jakiejś mierze rodzina częścią społeczności, ale to, co najważniejsze dla nas, to to, abyśmy sobie uświadomili, iż rodzina jest wspólnotą ludzką, jest jakby pierwszym kręgiem ludzkiego życia, w którym człowiek przychodzi na świat, rozwija się, dojrzewa, i też przez bardzo, bardzo długi czas człowiek w rodzinie kończył swoje życie. Ja pamiętam śmierć mojej babci, mojego dziadka, drugiej babci. Oni umierali w domu. To była ogromna lekcja dla mnie, dla młodego wtedy jeszcze człowieka. Przypominam sobie cały czas chwile, one uświadamiają młodemu człowiekowi bardzo wiele różnych rzeczy, że on też umrze, że też go ktoś będzie żegnał w tej ostatniej drodze życiowej. Ale to wszystko jest możliwe wtedy, kiedy jakby ten krąg ludzkiego życia, ten naturalny krąg ludzkiego życia, jakim jest rodzina, jest właściwie zdefiniowany, właściwie pojęty. Tak? Rodzina jest przede wszystkim naturalnym, pierwszym, najważniejszym kręgiem ludzkiego życia. Stary Arystoteles, który był wielkim obserwatorem życia społecznego, starał się jakby wyjaśnić wszystkie rzeczy, zwracając uwagę na przyczyny, które prowadzą do zaistnienia czegoś. Prawda? Zrozumieć coś, to generalnie pojąć to w perspektywie przyczyn. Prawda? Przyczyny są różne, nauczył Arystoteles. Jest przyczyna sprawcza, jest przyczyna wzorcza, która często pełni rolę w przyczyny formalnej. Jest przyczyna materialna i jest jakby przyczyna zasadnicza, najważniejsza, mówił Arystoteles, to jest przyczyna celowa. Jeśli popatrzymy na rodzinę właśnie z perspektywy nauki Arystotelesa, który stara się jakby przedstawić rodzinę jako naturalny, pierwszy, najważniejszy krąg ludzkiego życia, bez którego nie ma społeczności lokalnej, nie ma państwa, to rodzina rysuje się nam przede wszystkim jako jakby specyficzna rzeczywistość, która nie występuje poza światem ludzkim. Oczywiście mamy w świecie zwierzęcym różnego rodzaju zjednoczenia samicy i samca, czasami bardzo trwałe. To znaczy kruków, jak raz się poznają, to na całe życie żyją. Prawda? Żyją kruki ponoć bardzo długo, ponoć i nawet przeszło 100 lat zdarza im się żyć. Czy rodzina jest czymś na wzór związku zwierzęcego? Nie. U zwierzęcia podstawą zaistnienia więzi jest instynkt, który ujawnia się w odpowiednich warunkach, kiedy słońce zaświeci, temperatura się pojawi, zapach pewien, prawda? No i wtedy dochodzi do jakiegoś zjednoczenia, powiedzmy, niedźwiedzicy i niedźwiedzi. Prawda? W
świecie zwierzęcym nie ma rodziny, są stada. Dzisiaj niestety na skutek ekspansji pseudofilozoficznych, podszytych biologizmem różnych dyscyplin, bardzo często patrzymy na rodzinę jak na jakieś stado. Rodzina nie jest stado. Dlaczego? Dlatego, że podstawą zaistnienia rodziny u człowieka jest ludzka decyzja. Decyzja ostatecznie jest tym, co sprawia byt rodziny. Ta decyzja w życiu człowieka najczęściej sprowadza się do czego? Do zawiązania związku małżeńskiego. Podjęcia jakby woli wspólnego życia, dzielenia się życiem wszystkim. U podstaw więc rodziny jest przyczyna sprawcza, którą jest zasadniczo ludzka natura, to prawda. Ludzka natura funduje nam rodzinę, bo jesteśmy istotami płciowymi, ani mężczyzna sam, ani przy pomocy innych mężczyzn nie jest w stanie przekazać naturalnie życia, ani też sama kobieta, ani jakakolwiek wspólnota kobiet nie jest w stanie przekazać życia. Dopiero zjednoczenie kobiety i mężczyzny daje szansę na przekazanie życia, na umocnienie tego życia, na rozwój, na doskonalenie, na należyte ukształtowanie, tak aż to życie doszło do pełni. Więc inna jest przyczyna rodziny. Przyczyną rodziny jest właśnie decyzja człowieka, osadzona oczywiście na naszej naturze, także biologicznej. Ja zawsze na wykładach staram się pokazać to, że dzisiejszy antagonizm, który się wmawia człowiekowi, zwłaszcza między płciami, z rodowodem marksistowskim, strasznie, strasznie niebezpieczny, głupi, on no, jest bez sensu z wielu powodów. Dlaczego? Dlatego, że on jakby nie tylko zaciera różnice, nie tylko antagonizuje, ale też nie pozwala dostrzec proprium swoistości kobiety, swoistości mężczyzny. Ja jako człowiek mogę jakby rozpoznać się dopiero jako mężczyzna na tle kobiety. Wiem, czym się od niej różni. Ona też jest kobietą. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie nie jest mężczyzną, prawda? To wszystko, co wiążemy z kobiecością i męskością, jakby uwyraźnia nam się, w pełni konstytuuje dopiero na zasadzie pewnego zjednoczenia, które daje nam macierzyństwo i ojcostwo. To wszystko jest niezmiernie ważne, więc inna jest przyczyna sprawcza rodziny. Druga rzecz ważna, proszę Państwa, przyczyna formalna. Nieboszczyk Arystoteles zwraca uwagę na to, że my jako ludzie coś rozumiemy, kiedy znamy przyczynę formalną. Co to jest przyczyna formalna? Forma w metafizyce Arystotelesa to jest ta wewnętrzna racja, która nadaje porządek, która nadaje tożsamość. W organizmie żywym forma to dusza. Prawda? Więc jaka jest przyczyna formalna rodziny? Co jakby stanowi o jej proprium? Przyczyną formalną rodziny jest to, co nazywamy małżeństwem i przyjaźnią. To, co jakby spaja i decyduje o tym, że małżeństwo jest małżeństwem, jest właśnie ta trwała więź między kobietą i mężczyzną oraz przyjaźń, która faktycznie prowadzi małżonków do zawiązania tego węzła małżeńskiego. Przyjaźń, pamiętajmy o tym, to jest ta forma relacji międzyludzkiej, która polega na wzajemnym lubieniu i życzeniu sobie dobra. Oczywiście natura skłania do tego, żebyśmy kogoś lubili. Prawda? Jest taki czas w życiu młodego, zwłaszcza człowieka, gdy szuka tej drugiej połówki, strasznie mocno, intensywnie się ogląda, tęskni, odnajduje ją i jednocześnie no, miłuje ją, pragnie jej różną miłością, Także tą miłością przyjacielską, w której jest pragnienie dobra, w której jest odnajdywanie szczęścia swojego poprzez szczęście drugiego człowieka.
Właśnie. Przyczyną formalną rodziny jest przyjaźń, która zjednoczona właśnie w węźle małżeńskim nadaje rodzinie tożsamość, nadaje rodzinie jedność. Mamy też przyczynę trzecią, materialną, związaną z odpowiedzią na pytanie z czego, co buduje rodzinę. No przede wszystkim rodzinę buduje małżeństwo, także rodziny budują dzieci, najbliżsi. W tradycji mówiło się również o tym, że ta wspólnota rodzinna także jest osadzona zawsze gdzieś, czyli wymaga rodzina także domu, bo wspólne życie, wspólne wychowanie potomstwa, wspólna forma troski o to potomstwo, doprowadzanie potomstwa do dojrzałości wymaga właśnie miejsca, wymaga nie tylko mieszkania, ale wymaga domu. Czyli tego wszystkiego, co sprawia, że życie może trwać i może być dobre. Rodzina więc to też po części dom. Jest także przyczyna poniekąd najważniejsza, przyczyna celowa. Co jest przyczyną celową rodziny? No właśnie, ta potrzeba wzajemnej pomocy człowieka nawzajem sobie oraz tą przyczyną celową rodziny jest także przekazanie życia. Rodzina jest po to, żeby przychodzili na świat ludzie, ale jednocześnie, by dzięki tej wspólnocie człowiek mógł się doskonalić. Jeśli nie ma rodziny, w istocie rzeczy nie ma szansy na skuteczne przekazywanie życia. Może życia biologicznego do pewnego stopnia, ale proszę zwrócić uwagę, przecież człowiek nie żyje tylko biologicznie. Gdy urodzi się dziecko, oczywiście żyje ono biologicznie, zmysły w nim się rozwijają, ale ono potrzebuje pomocy. Trzeba je nakarmić, umyć, otoczyć należytą opieką, bo inaczej umrze. Prawda? Ta opieka, którą rodzina, mama, tata, najbliżsi, babcia, najbliżsi dają temu dziecku, to w praktyce no, tak trwa z 30 parę lat, albo i może więcej. Rodzicom się wydaje. Więc ta opieka, ta pomoc, ona rozwija nie tylko to życie biologiczne, ale też życie duchowe, intelektualne. To życie wolitywne, związane z miłością, to życie uczuciowe, które jest obecne w człowieku. To życie twórcze, to życie związane z kulturą, z religią. Bez tego się nie da jakby rozbudzić życia w człowieku, rozwinąć go, doprowadzić do pełni. Wspomniany tutaj na początku święty Tomasz z Akwinu w sumie teologicznej, w części dotyczącej akurat cnót społecznych, niezwykle trafnie zwrócił uwagę na to, że rodzina jest tą jedyną wspólnotą ludzką, w której może dokonać się trwałe ugruntowanie pietyzmu, czyli tej cnoty, która wiąże się z czym? Z wdzięcznością, oddaniem, z szacunkiem, z czcią dla tych wszystkich, którzy sprawiają ludzkie życie, ludzkie istnienie. Ma pomoc ze strony mamy i taty, babci, dziadka, w którymś momencie odkrywa, że zostało obdarowane wspaniałym darem, niesamowitym darem. Tym darem jest istnienie, życie. I za to życie jest wdzięczne. Jak to życie przeżywa, jak czuje się obdarowane, to jednocześnie wobec tych wszystkich darczyńców czuje nie tylko wdzięczność, ale i wolę posłuszeństwa, służby tym wszystkim, którzy to życie sprawili. To bardzo ważna rzecz, tylko rodzina tak naprawdę
jest w stanie rozbudzić w sercu tę jakże szlachetną, ważną cnotę społeczną, która przeradza się nie tylko w cześć dla rodziców, ale przeradza się także z czasem w patriotyzm. Dlaczego? Dlatego, że dziecko dzięki temu pietyzmowi rodzinnemu odkrywa, że jest także dzieckiem ojczyzny, że żyje dzięki kulturze przeszłości, uniwersytetowi, tym wszystkim, którzy jakby sprawili w nim życie. To życie duchowe, które wyraża się przez język, przez twórczość, z którego wszyscy korzystamy. Także rodzina jest tą jedyną wspólnotą, w której może w sposób naturalny, spontaniczny ugruntować się ludzka pobożność, czyli istota religii, czyli istota więzi człowieka z Panem Bogiem, która w życiu przejawia się właśnie w czym? W wdzięczności za dar życia, za dar istnienia, za to, co jakby sprawił Bóg. Cześć, posłuszeństwo, miłość, która w tym kontekście się rodzi w stosunku do Pana Boga, to wszystko się zaczyna w rodzinie. Bardzo trudno jest uformować pietyzm w życiu człowieka, jeśli rodzina jest słaba, jeśli rodzina jest chora, jeśli rodzina jest dysfunkcyjna, jeśli rodzina jest właśnie jakąś rzeczywistością, w której z jednej strony życia się nie przekazuje, a z drugiej strony jest jakieś ubóstwo. Pamiętajmy o tym, wszędzie obowiązuje pewna zasada, metafizyczna zasada, wyrażona w języku łacińskim. Nemo dat quod non habet. Nikt nie da tego, czego nie posiada. Można dać wiarę, gdy się ją samemu ma. Można nauczyć punktualności, pracowitości, gdy się te wszystkie rzeczy ma. Tata, mama muszą te rzeczy mieć. Babcia, dziadek, cierpliwość, pobożność, bo inaczej ich nie dadzą. Trudno jest nauczycielowi, który jakby otrzymuje w cudzysłowie w szkole dziecko, wzbudzić szacunek, posłuszeństwo. Trudno jest być autorytetem, jeśli tego wszystkiego dziecko nie wyniosło od mamy i taty. W świętej pamięci ojciec profesor Krąpiec zwracał uwagę na to, że spontanicznie w dziecku, dzięki rodzinie, wyrabiają się trzy fundamenty życia duchowego człowieka, pojęte właśnie naturalnie, nie teologicznie. Chodzi tu o wiarę, nadzieję i miłość. Wiara, ta naturalna wiara jest aktem, sprawnością, dyspozycją człowieka do przyjmowania prawdy, która płynie od drugiego człowieka. I ta prawda jest jakby przyjmowana na mocy autorytetu. Dziecko spontanicznie, w sposób niezreflektowany traktuje mamę, tatę, babcię, brata swojego, dziadka, wujka, jako kogoś, kto mówi prawdę. I trzeba w tę prawdę wierzyć. Bo powiedział to tatuś, bo powiedział to dziaduś, bo powiedziała to babcia. Czyli czym jest wiara? Jest drogą do poznania prawdy. Kim jest człowiek bez prawdy? Jest istotą bez rozumu. Proszę zwrócić uwagę. Rodzina daje nam szansę na ukształtowanie w człowieku tego filaru życia duchowego, jakim jest wiara. Czyli droga przyjmowania prawdy nie na mocy swojego własnego doświadczenia, ale na mocy jakby autorytetu drugiego człowieka. I potem dziecko, jeśli jest wszystko w porządku, idzie do szkoły i może być edukowany, bo wierzy nauczycielowi. Wyedukowany młody człowiek z liceum może iść na akademię, bo wierzy profesorowi. Ma dyspozycję
do przyjmowania prawdy na mocy autorytetu. Przecież nikt z nas nie widział bitwy pod Grunwaldem. Jeżeli profesorowi Ruszkowskiemu, historyka. Większość ludzi się nie czytało Arystotelesa, Etyki Nikomachejskiej, ale proszę zwrócić uwagę, wierzycie mi, że tak Arystoteles pisał o rodzinie. Proszę zwrócić uwagę, kto może wykształcić w człowieku ten filar życia duchowego? Właśnie rodzina. Nie ma rodziny, jest bardzo trudno obudzić w sobie rozum. A bez rozumu jesteśmy kimś gorszym od zwierzęcia. Nadzieja. Druga cnota, druga dyspozycja, drugi filar naszego życia duchowego. On właśnie skształtował w rodzinie. To jest ta dyspozycja do czego? Do oczekiwania dobra. Proszę zwrócić uwagę, że dziecko spontanicznie, jak widzi mamę czy tatę, biegnie i co masz dla mnie, co mi kupiłaś, a gdzie dzisiaj pójdziemy? Milionem pytań zaleje rodzica, bo co? Bo szuka dobra. Bo szuka dobra. Właśnie. Co może w człowieku wytworzyć tę jakże ważną rzecz? Nadzieję, dzięki której człowiek szuka dobra. W drugim człowieku. W akademii, w kościele. Dobra u Pana Boga. Dobra wszędzie. Właśnie rodziny. Nie ma rodziny, nie ma nadziei. Czyli co jest? Jest rozpacz, jest smutek, jest depresja, jest ostatecznie śmierć duchowa. Nic do tego mnie nie czeka. Ale dzisiaj wiemy, że w naszej ojczyźnie blisko 13-14 tysięcy mamy prób samobójczych w ciągu roku. Te wszystkie próby są podejmowane przeważnie przez ludzi młodych. W większości są to mężczyźni, prawda? I to mężczyźni tak w wieku między 30 a 50 lat. No oni już nie mają nadziei na to, że życie się ułoży, że będzie dobrze, prawda? Więc jakby popadają w rozpacz. A w rozpaczy człowiek robi największy głupstw. Nie pamiętam dokładnie, ale liczba samobójstw w Polsce sięga rok do roku tak do 5000 z hakiem. To jest 2 razy więcej niż osób, które giną w wypadkach samochodowych. Ale skąd się to bierze? Z braku nadziei. A skąd jest brak nadziei? Głównie z rodziny, z braku, jakby to powiedzieć, tych filarów rodziny. I trzecia cnota, trzecia sprawność bardzo ważna. Tą trzecią sprawnością jest właśnie miłość, czyli ta trwała dyspozycja do czego? Do przyjmowania dobra i doskonalenia się dobrem. Bo pamiętajmy o tym, że z perspektywy filozoficznej dobro to jest to, co wyzwala miłość, ale jednocześnie to, co doskonali, karmi, raduje. Są różne dobra. Są dobra przyjemne, użyteczne, godziwe, ale w ogóle każde dobro ma moc doskonalenia. Prawda? Człowiek głodny zje obiad, a, ale mi dobrze, prawda? Dobry zjadny obiad, prawda? Ale pospałem, jestem silny, prawda? Dobro ma moc doskonalenia, ale można zabić w dziecku, w sobie samym tę sprawność radowania się, rozkoszowania się dobrem. Uczynić człowieka jakby nie tyle nieczułym, ale niezdolnym do przyjęcia dobra. Prawda? I wtedy człowiek nie widzi, że jest piękny dzień, że mamy wspaniały czas, bo możemy pójść na ląd. Nie widzi tego, że babcia ugotowała doskonały rosół, że tata przyniósł, powiedzmy, do domu coś fajnego, że mama ślicznie wygląda. Nie widzi dobra, nie czuje dobra, jest ślepy. I przez to martwy, słaby, nieżywy. Walka więc o rodzinę, proszę zwrócić uwagę, to jest w istocie rzeczy walka o to, żeby ludzie byli normalni.
żeby ludzie byli normalni, bo bez tego wsparcia, jakie daje nam rodzina, trudno dojść do dojrzałości, do tej samowystarczalności. Oczywiście świat zachodu ma jakby specyficzne rozumienie rodziny i specyficzną formę życia rodziny. Jeśli opuścimy świat zachodu, to przypomnijmy, że świat zachodu to jest ta rzeczywistość, którą wytworzył nam Kościół katolicki ze sprawą wychowawczej działalności. Po tym, jak upadł świat starożytny, a stało się to, tak trudno powiedzieć dokładnie kiedy, ale tak mniej więcej za moment upadku przyjmuje się zamknięcie Akademii Platońskiej, to jest tam 527-8 rok po Chrystusie, cesarz Justynian. Kierowany zresztą zdrowym rozsądkiem mówi, trzeba zamknąć Akademię, bo co? Bo profesorowie zaczęli się zajmować magią, teurgiką, czarami. Cesarz, patrząc na tych wariatów, prawda, mówi, bierzcie zabawki panowie do domu, bo już nie ma już Akademii, to jest zabawa. Przyjmuje się tak, że tam upadek Rzymu, zamknięcie Akademii, nieważne, ale 5-6 wiek po Chrystusie to jest ten czas, kiedy świat starożytny upada i zaczyna się kształtować cywilizacja Zachodu, czyli ta rzeczywistość wytworzona przez wychowawczą działalność Kościoła katolickiego, który gdziekolwiek przychodził z Ewangelią, wszędzie chciał, aby po pierwsze oprzeć życie społeczne na monogamicznej, nierozerwalnej więzi małżeńskiej, która ma stanowić podstawę dla rodziny. Dlaczego to jest takie ważne? Bo tam, gdzie nie ma wyemancypowanej z rodu rodziny, jest wielkie zniewolenie człowieka, bo nie ma tak naprawdę własności prywatnej. Dopiero wtedy, kiedy funkcjonuje w życiu społecznym wyemancypowana z rodu rodzina, oparta na trwałej więzi, jest de facto możliwość posiadania czegoś, dysponowania czegoś, niezależnie od tego, czy tatusiowi się to podoba, czy nie. Przychodzi taki moment, w którym człowiek uzyskuje dojrzałość, prawda? I wszystko, co zarobi, należy do niego, nie należy do naczelnika rodu. Prawda? Życie rodowe do pewnego stopnia jest dla wielu ludzi wygodne, bo jeśli na przykład jakaś pani nie ma futra, prawda, to nie kieruje uwagi swojej ku mężowi, tylko do naczelnika rodu. Mąż sam nic nie posiada, nic od niego nie zależy, naczelnik rodu dysponuje. Prawda? Więc ukształtowało się dzięki wychowawczej działalności Kościoła katolickiego monogamiczne, nierozerwalne małżeństwo stanowiące podstawę rodziny i dzięki temu pojawiła się nie tylko własność prywatna, faktycznie, mocno, zdecydowanie obecna w życiu społecznym, w życiu indywidualnym, ale de facto też trzeba pamiętać o tym, pojawiła się szansa uzyskania dojrzałości za życia rodziców. W wielu cywilizacjach człowiek jest dojrzały dopiero wtedy, kiedy umrą jego rodzice. Można mieć więc 60 parę lat i w świetle tradycji, obyczajowości przychodzi do taty, prosząc go o zgodę. Jest to pod wieloma względami rzecz niezbyt dobra, no bo już w tym wieku powinno się zacząć używać rozumu i umieć podjąć jakąś decyzję. Więc to ta działalność wychowawcza dała nam monogamiczną rodzinę, która jest tą niszą rozwoju człowieka. Pamiętajmy o tym, że dzieki temu także mamy szansę w realnym życiu naszym doprowadzić do uszanowania godności kobiety. Tam, gdzie nie ma monogamii nierozerwalnej, tam najczęściej kobieta jest towarem, który się wypożycza, sprzedaje, użycza, dysponuje się na wiele różnych sposobów. Rodzi się pytanie, czy to jest rzecz godziwa,
Oczywiście, że to jest rzecz niegodziwa. Dlaczego? Dlatego, że każdy z ludzi, niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest duży, czy jest mały, ma tę samą godność. Z tego tytułu te same przyrodzone, niezbywalne, pełne prawa, które nabywa z racji właśnie przyjścia na świat jako byt osobowy. Ale tak naprawdę uszanowanie tych wszystkich praw, także praw kobiet, możliwe jest tylko tam, gdzie właśnie widzi się tę godność i z drugiej strony jakby szanuje się właśnie tę osobę, która jest kobietą. No wszyscy wiemy, że akurat ja nie wiem, mam duży brzuch, ale w ciąży nie jestem. Bycie w ciąży wiąże się z określonymi też trudnościami. Urodzenie dziecka bardzo mocno determinuje kobietę. No, wymaga z tego tytułu ona ogromnej pomocy. Ona, jej dziecko bez trwałego związku małżeńskiego jest wielce prawdopodobne, że ta forma pieczy nad dzieckiem ze strony kobiety będzie nie tylko dla niej ogromnie trudna i niedoskonała, ale i może być w pewnych aspektach nawet nieskuteczna. Dzisiaj widzimy bardzo niebezpieczne zjawisko w naszej całej kulturze. W sposób szczególny bolejemy jako Polacy na to, co się dzieje z polską rodziną. Proszę zwrócić uwagę, dane socjologiczne mówią nam o właściwie katastrofalnej sytuacji związanej z demografią. Umiera nas każdego roku mniej więcej 500 000, a rodzi się już mniej niż 300 tysięcy dzieci. Rodziło się w ostatnim roku jakieś 290 tysięcy polskich dzieci. Co to oznacza? Nie ma ciągłości, nie ma szansy na przekazywanie ciągłości pokoleń. A to oznacza, że nie ma przedszkoli, nie ma szkół, nie ma także uniwersytetów, nie ma przyszłości. Dzisiaj widzimy, że 20 parę procent to dzieci, które rodzą się poza związkami małżeńskimi. I proszę Państwa, te dane statystyczne moglibyśmy tutaj przytaczać, ale sprawa wygląda bardzo źle. Jeszcze w 2000 roku dzieci, które przychodziły na świat poza małżeńskim, trwały związkiem małżeńskim, było 6-7%. Dzisiaj ta liczba zbliża się już prawie do 30%. Oznacza to, że w życiu tych dzieci najczęściej nie ma taty. Kto to jest tata? Kto to jest tata w tradycji filozoficznej, tej, która już była obecna u Arystotelesa? Tata to był ktoś, kto dawał życie, ale i również to życie karmił, formował, doprowadzał do doskonałości i w razie potrzeby również go bronił. Nie ma taty, nie ma tych wszystkich cnót, które płyną ze strony ojców, które płyną ze strony prawdziwych mężów, prawdziwych mężczyzn. Nie ma bardzo często szansy na uzyskanie pewnej dojrzałości. Tak? Dzisiaj zwraca się, zwłaszcza w literaturze postmodernistycznej, feminizującej na tak zwaną etykę troski, wskazując na to, że etyka ta jest jakby wykwitem, owocem kobiety. Kobieta jest istotą, która bardzo często lęka się, troszczy się, przeczuwa zagrożenia, chce te zagrożenia jakby usunąć, ochronić, każdą trudność jakby z życia dziecka usunąć. Inaczej na świat troszeczkę patrzy mężczyzna. Są zagrożenia, trzeba je pokonać. Jest problem, trzeba je rozwiązać. Nie zawsze trzeba uciekać, czasami trzeba walczyć. Jeśli dziecko jest tylko wychowywane w etyce troski, to staje się bardzo często mięczakiem.
prawda, osobą tchórzliwą, osobą, która oddaje się. Prawda? Tata uczy wstawać. Nie poddawaj się. Prawda? Boli, będzie jeszcze bardziej bolało. Fajnie. Prawda? Więc proszę zwrócić uwagę, całkiem inna duchowość, całkiem inny etos. Oczywiście nie zawsze tak bywa. Nie każdy mężczyzna, tak? I są takie mamy, które są bardziej męskie. Chodzi o pewną rzecz zasadniczą, ogólną, którą powinniśmy dostrzec. Jeśli nie ma tej trwałej więzi mężczyzny i kobiety, tego wzajemnego ubogacania dziecka, jest wielkie niebezpieczeństwo, że człowiek, mimo skończonych 18, 20, 30 lat, będzie nadal istotą niedojrzałą. Pojawi się trudność, on się zacznie wycofywać. Depresja, głowa go boli. Nie powinien walczyć. No, facetem jesteś. Prawda? Trzeba jakby mieć świadomość tego, że nasza słabość społeczna także jest spowodowana właśnie tym, że brakuje coraz częściej w życiu młodych Polaków ojców. Prawda? Bardzo często niektórzy sprowadzają rolę ojca jedynie do dawcy różnych środków ekonomicznych, prawda? Dzisiaj wiemy, że jeśli rodziny powstają, to bardzo często krótko trwają. Średnie trwania rodziny w naszej ojczyźnie to jest zaledwie 14 lat. W praktyce jest tak, że co drugie małżeństwo w ciągu 3 lat się rozleci. Nastąpi rozwód. Mamy jakieś co roku zawierane 170-180 tysięcy małżeństw i prawie 70 tysięcy tak zwanych rozwodów. Oznacza to, że bardzo duża już grupa młodych ludzi nie wzrasta w tym środowisku dojrzałym i, jakby to powiedzieć, pełnym, bezpiecznym, dostatecznie bogatym, ubogaconym przez mamę i tatę zarazem. Bardzo często rozbite rodziny to są też rodziny, w których alienuje się dziecko od dziadków, od najbliższych, po to, żeby dziecko było moje, bo często jest narzędziem finansowej jakiejś presji na drugiego człowieka. Najczęściej dzisiaj przyczyną rozwodów jest niedostosowanie jakieś psychologiczne, psychiczne, osobowościowe, prawda? Kobiety do mężczyzny. Nie przemoc, nie alkohol, nie zdrada, niedostosowanie. Prawda? Niedostosowaliśmy się. Co to znaczy? Co to znaczy? Oczywiście to niedostosowanie jest jakby dzisiaj potęgowane straszliwie przez kulturę indywidualistyczną, hedonistyczną, materialistyczną, konsumpcjonistyczną, egotyczną, tak? Dlaczego? Dlatego, że ludzie chcą żyć dla siebie, prawda? Chcą żyć dla własnego, szczęścia, chcą robić karierę i teraz co? No drugi człowiek mnie ogranicza, prawda? Zmusza mnie do tego, żebym jakby zrezygnował ze swoich marzeń, pragnień, żeby się podporządkował czemuś, nie? Prawda? Mężczyzna chciałby rozwijać swoje pasje, powiedzmy, grać na konsoli, czy też żona mu mówi, wyrzuć śmieci, napraw dach, przynieś to, zrób to, ograniczę. Prawda? I tak dalej, można by wiele kawałek dawać. Z drugiej strony, pamiętajmy o tym, pojawiają się właśnie tutaj takie ideologie w życiu społecznym, w których jakby celowo antagonizuje się mężczyznę i kobietę. Nie lekceważy się ich duchowość, lekceważy się ich jakby sposób poznania świata, działania, podejmowania decyzji. Tak? Jest jakaś ideologia równościowa. Tak? Zadam teraz wszystkim paniom takie pytanie. Która z pań chciałaby być równa mnie w wadze? Mam jakieś 108 kg. Która z pań chciała być
110, no i żadna, no chwalić Boga niewiele Pani taką wagę osiąga, prawda? W czym jesteśmy równi? No, różnimy się pięknie i chwalić Boga. Moja żona na przykład, jak patrzy na mnie, pamiętam jak wychowywaliśmy synka, ona potrafiła na przykład spoglądać na telewizor, czytać w międzyczasie książkę, jeść kanapkę, zajmować się dzieckiem, rozmawiać ze mną i jeszcze o czymś innym myślała. Ja tego nie potrafię, absolutnie nie potrafię. Czasami nawet w czasie wykład zamykam oczy. Prawda? Nie dlatego, że nie chcę patrzeć na świat, na studentów, ale żeby mi nie uciekła myśl. To co najzasadniejsze, jestem ograniczony w wielu aspektach. Dzięki mojej żonie to ograniczenie jest łatwiejsze, bezpieczniejsze, nie dzieje się. Ale z drugiej strony, jak życie pokazuje, ona ogromnie potrzebuje mnie w różnych rzeczach, w różnych aspektach. To prawda, że proszę Państwa, w kulturze powstaje masę różnego rodzaju kawałów, które antagonizują kobietę i mężczyznę i doprowadzają w ten sposób do niepotrzebnych tutaj różnych sporów, szyderstw, prawda? Ja pamiętam, kiedyś znalazłem, chyba to u Eurypidesa było, to słynne jego sformułowanie, które mówiło o tym, że kobiety są gorsze od mężczyzn. Bogowie się pomylili, stwarzając kobiety. Dlaczego? Dlatego, że jeden mężczyzna jest lepszy od 10 tysięcy kobiet. Najlepiej by było, gdybyśmy, mówi Eurypides, nie musieli obcować ze zniewieściałymi tymi istotami i dzieci mielibyśmy z świątyń bezpośrednio od Bogów, żeby nie... Takie szyderstwa głupkowate były, będą zawsze. Ale my popatrzmy na świat rozumnie, kierując się naszym doświadczeniem, jakby wyjaśniając rzeczywistość. Więc proszę Państwa, w świecie zachodu rodzina nie jest oparta na poligamicznym związku. Poligamia to taka forma związku, gdzie najczęściej jest jeden mężczyzna i wiele kobiet. Dlaczego nie poligamia? Dlatego, że to jest wbrew rozumowi, wbrew dobru, wbrew jakby interesowi w ogóle ludzi. Poligamia. Dlaczego? Dlatego, że jeśli w jakimś społeczeństwie ktoś ma 4 żony lub 10, to 9 jego kolegów lub 4 kolegów nie ma wcale. Nadmiar kobiet nie jest efektem nigdzie naturalnego procesu prokreacji, bo rodzi się 50-50, pół na pół mniej więcej. Nadmiar kobiet jest tylko możliwy, gdy mężczyźni giną na wojnie lub też kobiety są towarem, który się kupuje. Zdobywa. Bardzo duża część świata widzi w kobietach towar, który się nabywa. W Afryce za kilka krów, prawda, można ładną dziewczynę dostać. No nic nie ma do powiedzenia. Tata ją przecież, czy brat, sprzedał, wszystko sprawiedliwie, dostał pieniądze, więc tutaj nie ma tego. No ale właśnie, rodzi się pytanie, czy to jest godziwe, czy to jest dobre, czy to jest normalne, czy to jest właściwe. Oczywiście, że społeczności poligamiczne mają niesamowicie wielką siłę rozrodczą. Ale proszę zwrócić uwagę, człowiek nie rodzi się tylko biologicznie, on się rodzi również duchowo. W rodzinach poligamicznych najczęściej człowiek jest hodowany. Łatwo z niego zrobić fundamentalistę, jakiegoś, jakby to powiedzieć, szowinistę, ale nie człowieka dojrzałego. Rodziny też nie mogą być budowane na poliandrii. Poliandria kiedyś tam ponoć istniała w Nepalu. Jedna kobieta miała wielu mężczyzn. No ale to oznacza, że wiele kobiet nie miało też mężczyzn. No i jakie to pociąga za sobą konsekwencje w dziedzinie prokreacji? Muszę zwrócić uwagę. Jeśli się urodzi dziecko, no to cudownie, ale no właśnie, jak to wygląda dla życia całego społecznego? Właśnie w cywilizacji zachodu, czyli w tej rzeczywistości, którą mamy mniej więcej od 1500 lat, chcemy, robimy wszystko, aby rodzina miała swój naturalny fundament. Tym naturalnym fundamentem jest dobrowolna,
więź mężczyzny i kobiety, wsparta przyjaźnią, która potocznie nazywa się miłością. Dzisiaj miłość sprowadza się do uczucia. Jest to bardzo, ale to bardzo wielkie nieporozumienie i spłycenie miłości. I rzecz bardzo, bardzo deformująca samą miłość. My pamiętajmy, że tym fundamentem, przyczyną sprawczą jest z jednej strony natura i z drugiej strony nasza decyzja. Pamiętajmy o tym, że ten fundament rodziny tkwi właśnie w trwałym związku małżeńskim. Pamiętajmy o tym, że ten trwały związek małżeński w praktyce zachowuje swoją tożsamość, kiedy istnieje dla właściwego celu. To też jest bardzo ważna rzecz. Ja zawsze posługuję się takim sformułowaniem, ale chodzi o to, żebyśmy, proszę Państwa, intelektualnie pewne rzeczy zrozumieli. My ludzie możemy tworzyć na przykład akademię, możemy tworzyć szpital, możemy tworzyć rodzinę wtedy, kiedy działamy dla właściwego celu. Rodzina ma właściwy cel. Celem rodziny jest ta wzajemna pomoc, służba i przekazywanie życia. Jeśli ludzie łączą się w pary po to, żeby uprawiać, w cudzysłowie, życie seksualne i tylko, lub też gromadzić mały majątek, lub też zrobić komuś na złość, lub też leczyć swoją samotność, to w sensie właściwym oni nie są rodziną, bo oni nie realizują właściwego celu. Tak jak komisariat policji, policjant jest normalnym policjantem tylko wtedy, kiedy strzeże prawa, ściga bandytów, doprowadza kogoś do sądu i wtedy nazywamy tego policjanta normalnym policjantem, a nie tego, który informuje mafię, gdzie tam co jest do obrobienia, strzeże interesów, powiedzmy, jakiegoś innego bandyty, bo wtedy się staje częścią mafii. Przez co się staje częścią mafii? Przez to, że realizuje niewłaściwy cel. Rodzina jest tylko wtedy rodziną, kiedy w sercach, umysłach, w ludzkich decyzjach jest właśnie właściwy cel. Po co się wiążesz z związkiem małżeńskim? Po to, żeby jej, jemu służyć. Na wiele różnych sposób. Czasami służba polega na sprawowaniu władzy. Tak. Czasami trzeba sprawować władzę nad swoim małżonkiem z racji tego, że się jest lepszym w czymś. Jeśli człowiek ma rozum, ma go dostatecznie dużo, to powinien to sprawowanie władzy nad sobą nie tylko uznać, ale i pielęgnować, i wspierać. Prawda? Są takie aspekty, w których na przykład żona wie, prawda, że mąż powinien już pójść do lekarza, powinien zrobić to, a to, zrobić to, a tamto, sprawuje władzę, powinien już przestać się bawić, zjadłeś już, kochanie, za dużo, prawda? Już wystarczy, prawda? Sprawuje władzę na wielu aspektach, zrób to. Profesor Mieczysław Ryba opowiadał o takim zdarzeniu kiedyś z jego parafii. Buduje się tam kościół, no i ksiądz proboszcz potrzebował pomocy mężczyzn, więc po mszy świętej skierował do nich słowo: panowie, bardzo proszę, przyjdźcie, bo tutaj trzeba zrobić to, a to, rozładować. Kto przyszedł? Nikt. Więc ksiądz proboszcz poszedł po rozum do głowy i powiedział tak na następnej mszy świętej: drogie panie, czy macie swoich mężów, a macie jakąkolwiek władzę, to każcie mi przyjść. Przyszło 20 paru natychmiast. Wiadomo, że to sprawuje tutaj władzę właśnie. Więc proszę Państwa, mówimy o rodzinie i o tym, jaką ona pełni rolę. Ona jest przede wszystkim wspólnotą ludzkiego życia. Nie komórką społeczną. Tak, w drugim, w trzecim sensie tak, komórką społeczną, ale przede wszystkim ona jest dla człowieka. Dlatego, żeby on się stał dojrzały, samowystarczalny. By ostatecznie wyrósł właśnie do samodzielnego, pięknego człowieka. Bo inaczej będzie słaby, marny,
będzie żył życiem dziadowskim, ubogim, nieciekawym. Dlatego potrzebujemy naszych ludzi. Na sam koniec, proszę Państwa, bo wykład mój już prawie godzinkę. Co z perspektywy filozoficznej jest dzisiaj potrzebne naszym rodzinom? Proszę Państwa, utarło się błędne przekonanie, że przede wszystkim pomoc materialna. Ja chciałbym zauważyć, że w biednej Afryce średnio rodzi się 4,6 dzieciaka z jednej mamy. Są tereny, gdzie rodzi się 8,6 dziecka, przypada na jedną mamę. Więc ten czynnik, jakby to powiedzieć, rozrodczy, związany z jakby przekazywaniem życia, nie zależy wprost od sytuacji materialnej. Dzisiaj wiemy, że w Polsce bardzo mało rodzi się dzieci. Można postawić takie pytanie, dlaczego? Prawda? No niektórzy mówią, że to się po prostu ludziom nie opłaca być rodzicem. Jest wygodniej nie mieć dzieci przez kilkadziesiąt lat związanych z rodzicielstwem, z macierzyństwem. No rzeczywiście jest pewna grupa ludzi, która ucieka od tego, ale powiem Państwu szczerze, że z perspektywy jakby tego wglądu filozoficznego trzeba dostrzec główną przyczynę tego braku przekazywania życia. I ona generalnie wskazuje na co? Na ateizm. To, co tak naprawdę zabija ludzką płodność, co zabija rodzinę, to jest w dużej mierze ateizm, czyli doktryna, która neguje istnienie Boga, która także neguje sensowność ludzkiego życia, która także jakby prowadzi człowieka do tezy, że w istocie rzeczy no człowiek żyje po to, żeby umrzeć. Także ja zawsze tak troszkę kokietuję młodzież i pytam, po co żyjecie? No, 80% młodych mówi, no po to, żeby umrzeć. No, tak tak odpowiada. No, nieprawda. Człowiek nie żyje po to, żeby umrzeć. Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga poznać, po to, żeby Go pokochać, po to, żeby Mu służyć i ostatecznie żyć z Nim w szczęściu na wieki. Jeśli człowiek pozna cel swojego życia, jest wtedy nie tylko pogodny, radosny, ale także ochoczy. Do czego? Do tego, żeby współpracować z Bogiem w przekazywaniu życia. Rodzicielstwo, które macierzyństwo, ojcostwo, które umożliwia nam Bóg, dla osoby, która jakby poznała cel ludzkiego życia, jawi się jako nie tylko wielki, niesamowity, wspaniały dar, ale i pewnego rodzaju zaproszenie, które daje Bóg w stosunku do człowieka, do jakby sprawstwa ludzkiego bytu. Bycie tatą, bycie mamą, tworzenie tej wspólnoty, wspólna praca nad drugim człowiekiem, to jest w istocie rzeczy też jakby zgoda na ten plan Boży, który jest w Bogu. Tak? Kiedy ludzie odrzucają Pana Boga, kiedy myślą o tym, że żyją po to, żeby umrzeć, nie widzą sensu w przekazywaniu życia. Prawda? Zaczynają żyć dla pieniędzy, dla wygody, dla jakiejś przyjemności, bo po co przekazywać życie, skoro miałoby to wszystko zginąć? Dzisiaj trzeba szukać bez wątpienia tutaj takiego naszego otrzeźwienia i ozdrowienia dla rodziny, przede wszystkim w tej zmianie światopoglądowej, która uświadomi człowiekowi to, kim jest. Człowiek jest istotą powstałą na obraz i podobieństwo Pana Boga. Powstało przez bezpośrednią ingerencję Boga w świat, który z niczego
stwarza substancję ludzką na obraz i podobieństwo samego Pana Boga. I to się dzieje w rodzinie. Łono mamy jest miejscem cudu. Tata, który też partycypuje w tym procesie prokreacji, stworzenia, jest kimś niesamowicie ważnym. Przypomina Boga. Mama otwiera się na działanie Boga. To jest niesamowita rzecz. Dostrzec tę wielką godność rodzicielstwa, dostrzec ten wielki wymiar rodziny, to się może dokonać głównie za sprawą właśnie powrotu człowieka do, z jednej strony, używania rozumu, który mówi, że jeśli nie ma dzieci, nie ma przyszłości, ani narodu, ani własnej. My dzisiaj jesteśmy otumaniami różnymi ideologiami, w tym ideologiami socjalistycznymi, które mówią: państwo zadba o ciebie, państwo ci da emeryturę, państwo cię zabezpieczy. A co, skąd państwo to wszystko weźmie? Nemo dat quod non habet. Nikt nie da, czego nie posiada. W 2050 roku na 100 pracujących będzie już przypadało chyba 70 czy 80 niepracujących. Jeszcze niedawno na 100 pracujących przypadało 20 niepracujących. Więc proszę Państwa, no, trzeba mieć troszeczkę rozumu. Nie? Kto nas powinien wspierać? No, nasze dzieci. Moje dzieci. Na kogo możemy liczyć? No właśnie na nasze dzieci. Jeśli rodzice nie liczą na nasze dzieci, a liczą na państwo, no to przeliczą się. No więc powracajmy do używania rozumu. Powracajmy do zasad naszej cywilizacji, bo wtedy jest szansa nie tylko na nasze trwanie, ale i na piękne, dobre życie, czego i Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Bóg zapłaci.